Dzień dobry serdecznie, zapraszam na podsumowanie piłkarskiego weekendu w tych kategoriach jak co tydzień, a na dzień dobry mam dla was prawdziwą bombę i skupcie się, bo ona jest aktualna tylko przez 3 dni. Specjalna oferta Canal Plus Online na wielką piłkę za 48 zł miesięcznie macie. Canal Plus Online z pakietem Eleven, z pakietem Polsat Sport Premium, czyli oglądacie całą La Liga, całą Serię A, Ekstraklasę. Oglądacie Ligę Mistrzów, to jest bardzo ważne. I oczywiście w tej cenie macie też dwa mecze Premier League co tydzień, ale najważniejsze, cała Liga Mistrzów, cała La Liga, cała Serie A, cała Ekstraklasa, to wszystko 48 zł miesięcznie przy płatności z góry za pół roku. Taniej się tego wyrwać nie da i przypomnę, tylko 3 dni, do 15 ta oferta jest ważna. Z góry dziękuję za skorzystanie z mojego linku, bo to będzie też wsparcie dla kanału. Nie ma lepszej oferty tego typu. W niższej cenie, no nie ma takiej możliwości, więc jak się zastanawiacie, gdzie oglądać Ligę Mistrzów, to polecam. Tym bardziej, że tam jest cała masa innych materiałów, filmów, dokumentów, czego tylko dusza zapragnie. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. A my, moi drodzy, przechodzimy do odcinka i zaczynamy oczywiście jak zawsze od niszczycieli kuponów, które psują humory tym, którzy obstawiają. Jeżeli jesteście pełnoletni, lubicie obstawiać, z moim kodem, z moją linkiem rejestracyjnym macie 200 zł zwrotu w formie cashbacku, kiedy pierwszy zakład wam nie wejdzie i darmową dyszkę we FreeBecie, jak jeszcze pobierzecie aplikację. Link do tej oferty macie oczywiście w opisie, kod widzicie też na ekranie. A jeżeli chodzi o tych potwornych niszczycieli, to Arsenal, moi drodzy. Arsenal remisuje u siebie z Brentford i oczywiście możemy tutaj wspomnieć bardzo ważną historię, nawet musimy. Thomas Frank, czyli trener Brentfordu, z drużynami z wielkiej szóstki, bo to już nie jest wielka czwórka, tylko z wielkiej szóstki w tym sezonie ma 4-0 zwycięstwo z United, 2-1 zwycięstwo z City na wyjeździe, 3-1 u siebie z Liverpoolem, 0-0 z Chelsea, 2-2 z Tottenhamem, 1-1 teraz wyrwane na wyjeździe z Arsenalem, więc ewidentnie chłop ma patent. Poza tym, no jak popatrzymy też na pozycję Brentfordu w lidze, no to też widzimy, że to jest solidna ekipa. No ale mimo wszystko jest to niespodzianka, jest to niszczyciel kuponu, bo jak wiemy, za chwilkę Arsenal mierzy się w meczu z Manchesterem City. Już w tę środę zapraszam oczywiście na live'a. Jutro zapraszam na live'a na BetClick z Ligi Mistrzów. Będzie Michał Pol, Paris Platynow. Będzie się działo naprawdę dużo. W środę znowu na kanale Futrol, w czwartek znowu na kanale BetClick, także atrakcji będzie co niemiara w najbliższych dniach do oglądania. Wracając do tematu, Arsenal pierwszym niszczycielem. Do tego, zostając w Premier League, mamy Newcastle, które teoretycznie przedłuża swoją serię meczów bez porażki, bo mają 10 zwycięstw, 11 remisów i właśnie teraz remisują na wyjeździe z Burnów. I ja zacząłem od tej takiej słodkiej części tej wiadomości, no bo to seria meczów bez porażki, ale jeżeli mamy być szczerzy, kibice są zgodni, woleliby mieć 5 porażek i 6 zwycięstw zamiast remisować 11 razy i myślę, że każdy, kto umie mniej więcej dodawać, z tym się zgodzi. No ale taki okres, że sobie Newcastle nie poradziło. I ostatni niszczyciel to jest Serie A, to jest Roma. I co ciekawe, Lecce zdobyło 9 punktów w meczach domowych przeciwko drużynom będących obecnie w górnej części tabeli. I jeżeli chodzi o drużyny z Serie A, to tylko 5 radzi sobie w tym kontekście lepiej. Juventus, Napoli, AC Milan, Inter i Lazio. Czyli ewidentnie twierdza u siebie w meczach z tą górną połówką. Co nie zmienia faktu, że Roma te punkty traci i Roma na niszczyciela kuponów tutaj wpada. Można by tych meczów jeszcze oczywiście wymieniać, ale na Chelsea nie jest dla mnie w obecnej formie niszczycielem na wyjeździe z West Hamem. PSG mimo wszystko grało z Monaco, oszczędzając się na Bayern. Totki na wyjeździe z Leicester zmasakrowany, ale też nie powiedziałbym, więc z niszczycieli daje to, a jeżeli coś jeszcze wyraźnie było niszczycielem, dawajcie znać. Polacy na plus i minus, zaczynamy od plusików. Krystian Bielik, który zabrał też głos wczoraj po raz pierwszy dotyczący tego swojego powrotu, pamiętacie, przy bramce na 3-1 Francuzów, ten nieudany powrót, gdzie sędzia był dużo szybszy i tak dalej, no powiedział, że to jest jego błąd, że zamiast lecieć, to po prostu jakieś głupie analizy mu się włączyły, że jak zostanie wyżej, jak ktoś przejmie, to on będzie mógł uczestniczyć w rozegraniu akcji, ale nie za to plus, chociaż też zawsze dobrze usłyszeć co, jak i dlaczego. Ale plus za to, że zdobywa bramkę w meczu Birmingham, znowu jest wybrany
zawodnikiem meczu, jest w 11 kolejki, także jest to super moment dla Bielika, tym bardziej, że nowy trener, nowy selekcjoner też na pewno się rozgląda, na pewno szuka konceptu na reprezentację Polski i na pewno to Bielikowi też pomoże. Poza tym pamiętajmy, on jest tylko wypożyczony do Birmingham, później wraca do Derby, może to Derby awansuje i nadal będzie w Championship, ale liczylibyśmy, że uda mu się zmienić ligę na silniejszą, tylko mówię zdrowie. Na plus, Marcin Oleksy z AMP Futbolu jest w finałowej trójce, moi drodzy, nagrody Puszkasza na najładniejszą bramkę. To jest coś niesamowitego. Po pierwsze dlatego, że jest to zawodnik AMP Futbolu i to się raczej do tej pory nie zdarzyło. A po drugie dlatego, że jest to Polak, który walczy o tę nagrodę, co też jest raczej rzadkością. Więc trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że uda się tę nagrodę zgarnąć i zabrać ją sprzed nosa Richarlisonowi lub Payetowi. Na minus niestety mamy Jana Bednarka, którego interwencję możecie zobaczyć w opisie. Strzela samobuja, kuriozalnego. Co prawda najpierw stanął na drodze piłki do bramki, blokując strzał, ale chwilę później tak się zamotał, że po prostu odwracając się, wbił ją kolanem do własnej bramki. Wyglądało to źle. To jest słaby, bardzo słaby sezon Jana Bednarka i pod kątem też jego relacji na pewno z kibicami, którzy nie są specjalnie szczęśliwi z jego powrotu, a widząc też jego formę, cóż. Ale pozostaje tylko trzymać kciuki i liczyć na to, że będzie tylko lepiej. Na ten moment trafia tutaj jako minus do naszego cotygodniowego zestawienia i na tym plusy i minusy Polaków z lig zagranicznych kończymy. Co natomiast w kategorii Elia Krupecik, który wczoraj na live'ie moim urodzinowym nie zrobił mi prezentu, chociaż miał ku temu okazję już w pierwszych minutach meczu, by zdobyć bramkę. Zaprezentował się bardzo źle, tak uważam. O ile jeszcze w pierwszej połowie można było szukać pozytywów, o tyle w drugiej już same negatywy praktycznie. I ja wam powiem, surowa ocena, ale to jest 2+, to jest dopuszczający z plusem, bo ma piękną asystę przy bramce Pedriego. Tam cała drużyna zagrała świetnie, Lewandowski się w tym rzeczywiście odnalazł. Ale ogólnie zmarnowane sytuacje, złe rozegrania akcji w momencie, kiedy można było zagrać bardziej precyzyjnie albo dokonać lepszego wyboru, to sprawia, że ten mecz jest dla mnie dopuszczającym z plusem i niczym więcej, jeżeli mam być szczery. 2+ i liczę na to, że włączy mu się tryb Elia Krupecik, czyli w Lidze Europy, przepraszam za to, to silniejsze, w Lidze Europy z Manchester United, że tam będzie strzelał. Na to liczę bardzo mocno. Zobaczymy. Szkoda, bo tamta gonitwa. On cały czas jest w czołówce liderem strzelców. Chyba trzecie miejsce, jeżeli chodzi o asysty, ma obecnie w La Liga. To są super statystyki, ale my liczymy na to, żeby je śrubować, odjeżdżać i dokręcać. Sama Barcelona wygrywa po raz kolejny 1-0, więc też nic nowego. Wynik taki z pewniejszych, jeżeli mam być szczery, ale to ważne, że wygrywają na wyjeździe z Villarrealem, który ostatnio rzeczywiście notuje gorszą serię. Poza tym Setien jest ich trenerem, ale ogólnie u siebie są naprawdę mocni w tym sezonie, więc te punkty trzeba bardzo docenić. 11 punktów przewagi nad Realem, ich mecz jeden zaległy, ale ta presja jest na pewno narzucona i swoje zrobi. Liczę na to przynajmniej. Beka tego weekendu, moi drodzy, pozostajemy w Premier League. Savić, czerwony Savić. Kiedyś był czerwony Ramos, bijący wszelkie rekordy. Savićowi jeszcze daleko, ale stara się. Wyobraźcie sobie sytuację, w której w 5 meczach, w których ostatnio występujecie, w 3 dostajecie czerwone kartki. Przecież to jest tak chora statystyka, że nawet Ramos by się złapał za głowę, jakby dotyczyła jego. A Savić rzeczywiście w meczu z Realem, w meczu z Barceloną i teraz w meczu z Celtą hat-trick kartek w 5 występach ostatnich swoich. Myślę, że Diego Simeone jest dumny, że on akurat się cieszy i poklepuje go po plecach, że robi kawał dobrej roboty. Widzę to. W każdym razie tak, ale drugą beką, która jest śmiechem przez łzy, jest VAR w Anglii. Moi drodzy, kilka sytuacji z tego weekendu, dwie takie największe. W doliczonym czasie gry, 90 minuta, Chelsea remisuje na wyjeździe z West Hamem 1-0. Zawodnicy Chelsea oddają strzał i jeden z zawodników West Hamu, interweniując ślizgiem, interweniuje tak naprawdę ręką, na którą później upada. Piłka lecąca w światło bramki, czy Fabiański by obronił, czy nie, nie wiemy, ale fakt jest taki, że chłop się rzuca, ręką zbija tę piłkę i ani VAR nie robi z tego karnego, ani sędzia, ku zaskoczeniu nawet Fabiańskiego, który powiedział, że no zdziwił się, ale że pewnie potraktowano to jako fakt, że robił wślizg i później się na tej ręce opierał. Ale to jest protip. Nic innego w polu karnym nie robisz, tylko wślizgi
z rękoma wyciągniętymi w ten sposób, no bo przecież się na niej będziemy później opierać, więc wszystko się zgadza. Dla mnie kuriozalna decyzja. Chłop po prostu się rzucił, wybił piłką rękę. To jest dramat. I o dramacie mogą też mówić kibice Arsenalu, bo jakżeż by to zmieniło ich sytuację, gdyby wygrali z z Brentfordem. Zapomniał, uwaga, to jest hit, to jest naprawdę, siedzący na warze gościu zapomniał narysować linię, przez co bramka, która nie powinna zostać uznana, została uznana. To są jakieś tak kuriozalne rzeczy, w jednej kolejce dwie takie sytuacje, że nie wiem, odnoszę wrażenie, że co tydzień mówimy o tym, że VAR miał działać sprawnie i mnie cieszy w wielu aspektach, ale tego typu niedociągnięcia rzutujące na ostateczny wynik, nie to, że ktoś strzeli jedną bramkę więcej mniej, tylko na punktowy dorobek klubów, to jest masakra, dramat i ja tego po prostu nie jestem w stanie zaakceptować. To jest straszne, to jest straszne. Mecz tego weekendu, moi drodzy. Real Madrid wygrywa klubowe Mistrzostwa Świata, wygrywa w dobrym meczu dla widza, bo to jest 5-3 i jasne, trzeba o tym powiedzieć, ale trzymając się tego naszego standardu, czyli boisk europejskich w zasadzie, ja postawiłem na mecz Almerii z Realem Betis i wiem, że jest to wybór dość kontrowersyjny, bo specjalnie mało osób takie mecze zapewne ogląda, bo to już trzeba naprawdę lubić La Liga, żeby do tego przysiąść i to śledzić. Betis, który cały czas jest w walce oczywiście o europejskie puchary, Almeria, która będzie pewnie się broniła przed spadkiem, dały naprawdę super widowisko. Kończy się to 2-3, ale tam powinno być kilka bramek więcej. Niewykorzystane sytuacje sam na sam. Słupki. Już jeszcze w samej końcówce możliwości Almerii wyjścia też na remis. Tam naprawdę działo się bardzo dużo i to się oglądało super. To było dynamiczne, to było po prostu, no, powiedzmy to sobie wprost, pyszne widowisko. Więc jeżeli mieliście okazję oglądać, to wiecie, o czym mówię. Jeżeli nie, jeżeli postawiliście na nieco bardziej sprawdzone rozwiązania i większe marki, to pewnie Leicester z Tottenhamem 5 goli to też jest coś, co lubi się oglądać, chociaż niekoniecznie jak jesteś fanem Tottenhamu akurat. No ale było na co popatrzeć. Ciekawostki, statystyki i inne, nowa kategoria w ten weekend. Słuchajcie, Karim Benzema, rozwaliło mi to łeb. Statystyka związana z Karimem Benzemą to jest jakaś wyższa szkoła jazdy. Karim Benzema wygrał z Realem Madryt 25. tytuł klubowy. 25. tytuł klubowy. I uwaga, statystyka rejąca banie, to jest 25% wszystkich trofeów zdobytych przez Real. Real Madryt zdobył 100 trofeów w tej oficjalnej liście. 25% z nich zdobył razem z Karimem Benzemą. Dla mnie ryje to łeb, biorąc pod uwagę, jak wielki jest to klub, jak wiele on trofeów wygrywał, że aż 25% z tych trofeów Karim ma na swoim koncie. To mówi wiele. I o jego karierze i o tym, ile Real wygrywa w ostatnich również latach. Po prostu wow. I mamy jeszcze statystykę związaną z Dawidem De Gea. Dawid De Gea dołączył do grona zawodników. 8 tylko jest niebrytyjskich zawodników, które rozegrali 400 lub więcej meczów w Premier League. On wchodzi do tego grona, jest też najmłodszym bramkarzem, który zagrał te 400 meczów i jest pierwszym niebrytyjskim zawodnikiem, który zagrał w 400 meczach w jednym klubie. Taka statystyka dotyczy De Gea. Jest też on o krok od rekordu Petra Schmeichela, 180 czystych kont zachowanych, więc De Gea, jakby nie patrzeć, już 32-letni zawodnik, choć na bramkarza to jeszcze, no zapisał się w historii Premier League, co by o nim nie mówić. No kawał historii z nim związanej. I United, i Premier League zdecydowanie mają. Jeżeli chodzi o jedenastkę tego weekendu, wybór redakcji Futrol.pl widzicie tutaj. Wszystkie uzasadnienia macie w linku opisanym poniżej. Jeżeli chcecie zobaczyć też ten VAR w Anglii, jak zadziałał, jak ta ręka nie została odgwizdana, też macie link w opisie. Ja zawodnikiem kolejki wybieram zdecydowanie Araujo, który wczoraj nawet nie został wygrany zawodnikiem meczu, bo wygrał ten tytuł Pedri, ale dla mnie mecz Araujo to jest
kompletny mecz, jaki środkowy obrońca może rozegrać. Dajcie znać, kogo wy zapamiętaliście najbardziej z tego weekendu, a moim ulubionym golem był gol Bilala Brahimiego. Sekundka, znajdę link i wam od razu wrzucę w opisie. Bilal Brahimi, cudowne trafienie na 3-0 w meczu z Nicei z Ajaxio. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Trzymajmy się tej wersji, że dobrze. Piękne uderzenie po długim rogu, techniczne, palce lizać po prostu, nic do tego nie da się dodać. Ale tych trafień było w tej kolejce naprawdę dużo, był piękny gol Williana, był gol Janika Heberera z Unionu Berlin, Mendy na 1-1, piękna bramka, Zappa Costa, no naprawdę było tych bramek sporo. Ja wybieram, była też piękna bramka Sergio Canalesa, taka przyjęcie klatką i lobik w wspomnianym meczu Almerii z Realem Betis. Ja postawiam mimo wszystko na tego Bilala Brahimiego, śliczny gol. I moi drodzy, dochodzimy do tematu tego odcinka, który jest gorący, bo Premier League idzie na wojnę z Manchesterem City w końcu, ja uważam, że w końcu, i dobierają się do nich za wszystkie niedociągnięcia, które miały miejsce pomiędzy 2008 a 2018 rokiem. Co ważne, robi to Premier League, nie robi tego UEFA, która już raz przegrała z Manchesterem City prawną batalię. Przypomnijmy, przegrała w taki sposób, że zamiast wykluczenia City ukarała ich karą 30 milionów euro, zniszczyła szejków tym samym, że oni muszą tak potężne pieniądze zapłacić. Najlepiej wtedy podsumował to Mourinho, który powiedział: dlaczego niewinną drużynę ukaraliście 30 milionami funtów kary? To nie powinno się karać, jak ktoś jest niewinny. A jak jest winny, to powinni zostać wypieprzeni z rozgrywek, więc miał w 100% rację, taka kara, która była po to, żeby była. No ale teraz jest Premier League i teraz nie istnieje ścieżka, która pozwoliłaby ewentualnie odwoływać się Manchesterowi City od werdyktu, który zapadnie przed sportowym sądem arbitrażowym, jak to miało miejsce właśnie wtedy. To oznacza, że jak już Premier League tę decyzję podejmie, nie ma żadnej gadki. A zarzuty są gigantyczne, zarzuty są ogromne i dotyczą, jak to się mówi, no, zatajania pewnych informacji, prowadzenia księgowości w sposób bardzo kreatywny. Czyli na przykład ich sponsor Etihad Airways miało przelewać rocznie 70 milionów funtów Manchesterowi City w ramach sponsoringu, a wyglądało to tak, że z państwowej kasy Sheikh Mansour połowę tej kwoty przelewał, więc w teorii zgadzała się kwota, ale nie zgadzało się podmiot, który ją wypłacało. Mancini, który był zatrudniony przez Manchester City, zarabiał gigantyczną kwotę, będąc zewnętrznym konsultantem Al Jazeera Club. Oczywiście. Wykryto też korespondencje, w których mówiło się o nielegalnych transakcjach dokonywanych przez władze Manchesteru City, czy to z agentami niektórych piłkarzy, na przykład Yaya Touré, więc tych zarzutów jest sporo. Ponoć są 3 terabajty? No chyba terabajty danych, to się tak mówi, które były analizowane, czyli wyobraźcie sobie, ile tego jest. I ogólnie chodzi o właśnie niedostarczanie kompletnych raportów finansowych, zatajanie szczegółów umów, nieprzestrzeganie przepisów UEFA, które wynikają z finansowego replay, wiadomo. Wewnętrzne regulacje Premier League było łamane i też utrudniali dochodzenie, nie współpracując odpowiednio z władzami Premier League, czemu oczywiście w 100% zaprzecza Manchester City, że są w szoku, że oni wszystko zawsze pokazywali, że są transparentni, że wszystko na czas. Wojna się rozpoczęła, moi drodzy. I teraz tak, wyrok może zapaść już za kilka miesięcy, wątpię. Najprawdopodobniej potrwa to kilka lat i mówi się o różnych rodzajach konsekwencji. Kary finansowe pominimy, bo zaraz się zgodzimy się, że jest żart. Mówi się o tym, że można by odebrać wtedy trofea Manchesterowi City za zdobyte w tych latach. Nie wydaje mi się, ale jest taka opcja i najbardziej prawdopodobna opcja, a jeszcze jest mowa o degradacji, też mi się nie wydaje, ale jest taka opcja i odjęcie punktów. Tylko pytanie znowu właśnie, kiedy zapadnie wyrok, kiedy te punkty będą odjęte. Nie wydaje mi się, żeby w tym sezonie miało to mieć miejsce. W każdym razie Manchester City zapiera się i ciekawą uwagę rzucił wczoraj widz w trakcie live'a, że co w przypadku, jeżeli Manchester City obroni swoje stanowisko i wyjdzie na to, że są rzeczywiście niewinni stawianych zarzutów, w sensie ciężko w to uwierzyć, bo no, jak się widzi te wszystkie rzeczy, to ciężko uznać, że wszystko robili zgodnie z literą prawa, ale ich sztab prawników jest w stanie na pewno też jakieś kruczki powyciągać, dzięki czemu powiedzą, że tak jednak można było robić. Ale to, co mnie najbardziej interesuje, to jeżeli im się uda wygrać, i właśnie o tym wspomniał widz,
to czy będą mogli domagać się od Premier League jakiejś rekompensaty, bo przecież jednak jakby nie patrzeć, cały świat od kilku dni mówi o tych gromach, które sypią się na Manchester United. Gigantyczne straty wizerunkowe na pewno i czy będą sobie to chcieli jakoś wtedy zrekompensować. Wojna, moi mili, trwa. Sam Guardiola pytany, o co on o tym sądzi, mówi, że za każdym razem, jak jest taka sytuacja, idzie do właścicieli klubu i prosi o wyjaśnienia. Oni mu tłumaczą, a on mówi, że im wierzy. Tylko, że jeżeli się okaże, że go okłamali, to następnego dnia powiedział, już nie będzie tam pracował, odejdzie i przestanie być ich przyjacielem. Jest to taka informacja, że jak ich oskarżą, to Guardiola uściśnie rączkę i powie, nara, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. I moi drodzy, cieszę się, że to ma miejsce, aczkolwiek to też pokazuje, jak niesprawiedliwie to wygląda, bo Premier League jako Premier League postanowiło złapać się za barę z Manchesterem City, ale ponieważ UEFA nie może nic zrobić, czy nie chce nic zrobić odgórnie, to taki PSG, które w Ligue 1 jest traktowane jako skarb i w ogóle dopływ świeżego powietrza, że ktoś to chce oglądać, w ogóle większa grupa ludzi, może w ten sposób, nie będzie miała zamiaru nic zrobić z takim PSG. No ogólnie taki straszak może z tego być, może z tego wyjść też totalna klapa i pośmiewisko, jeżeli znowu nic się nie uda udowodnić i tak dalej. Sam jestem bardzo ciekawy, ale boję się, że to jeszcze zajmie tyle czasu, że wszyscy 5 razy zdążymy o tym zapomnieć. Ale na ten moment jest gorąco, jest dym, więc jest to temat odcinka. Dajcie znać, czy chcecie szybkie shorty, takie minutowe, zapowiadające jutrzejszy czy środowy mecz, żebym wrzucił też na kanał jutro i pojutrze. Oczywiście przypominam, widzimy się na kanale BetClick jutro live w środę, na kanale Futrol w czwartek znowu na kanale BetClick. I przypominam o tej genialnej ofercie, jeżeli jeszcze nie macie gdzie oglądać Ligi Mistrzów, link w opisie do oferty Canal Plus Online. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.